Cześć, dziś czas na kolejny film z serii Kupiłam, używam, co o tym myślę, czyli jedną z bardziej lubionych przez Was serii na moim kanale. Nie przedłużając, przechodzę już do rzeczy. Najpierw wspomnę o olejku do kąpieli. Olejek pod prysznic z Isany. Myślę, że większość z Was już słyszało o tym olejku, widziało na Instagramie, czy na Facebooku, gdziekolwiek, czy na blogach, ponieważ było głośno o tym olejku. I on faktycznie fajnie się sprawdza do zmywania pędzli. Natomiast ja go wolę używać do gąbeczek. Jeśli chodzi o pędzle, nie do końca, chyba że jeśli chodzi o pędzle do podkładów. To jeśli ten podkład nie chce mi zejść aż tak dobrze z pędzla, to wtedy właśnie sięgam po ten olejek, a później jeszcze używamy mydła, którym normalnie myję każdy pędzel. Faktycznie bardzo dobrze ten olejek zmywa podkłady czy korektory z gąbeczek. I w ostatnim vlogu pokazywałam Wam, jak ja ogólnie piorę swoje gąbeczki, także odsyłam Was do tego vloga. Natomiast nie znoszę tego zapachu, jakoś tak mi się nie podoba, drażni mnie po prostu. Nie podoba mi się, jednak w gąbeczkach jakoś to nie jest bardzo mocno wyczuwalne, jest ok, ale jeśli chodzi o pędzle, nie podoba mi się totalnie. No zapach mógłby być inny, ale jeśli chodzi o właściwości, to jak pierze, faktycznie daje radę. Jeśli jeszcze chodzi o produkty takie pielęgnacyjne, to mam tutaj marki Rituals i to jest na pewno nie żel, tylko taka pianka pod prysznic. To jest jakby w formie żelu, natomiast zamienia się to w piankę. Ja to mam od 3 miesięcy może, coś takiego. I już jest puste, więc to już jest do wyrzucenia, ale nie wyrzuciłam, żeby Wam wspomnieć o tym produkcie, bo mnie pytałyście, co o nim myślę. Zapach ma przepiękny, bardzo ładny. Niestety nie utrzymuje się na skórze jakoś super długo. Ta pianka sprawdzi się u tych z Was, które nie używają gąbek do mycia ciała. Wystarczy tylko dłonią rozprowadzić po ciele i tak jest najwygodniej, ale ja ogólnie używam gąbki do mycia ciała, więc wolę jednak produkty w wersji żelowej, ale na wyjazdy zdecydowanie super sprawa. Także takie piankowe produkty na wyjazdy bardzo lubię. Przechodzimy teraz do podkładów. Mam dwa podkłady, o których wspomnę. Pierwszy jest to Lancome Tinted Miracle i to jest podkład rozświetlający. Nie jest super tani, on kosztuje coś w granicach 150 zł. Robiłam test tego podkładu, także możecie sobie tutaj zerknąć i zobaczyć. Co o nim myślę? Ogólnie uważam, że jest to podkład, który daje bardzo ładny efekt na twarzy. Na początku przynajmniej, na mojej twarzy. Na początku ten efekt twarzy jest piękny, bo jest taka rozświetlona skóra, promienna. No po prostu idealnie wygląda. Jednak po kilku godzinach na mnie zaczyna się świecić za bardzo. Ja dodam, że teraz mam skórę bardziej normalną, nie świeci się jakoś super mocno. Tak, i większość podkładów, praktycznie wszystkie podkłady świetnie utrzymują się na mojej skórze. Jednak jeśli chodzi o ten podkład, to on ściera się z twarzy. Bardzo łatwo można ubrudzić, czy to bluzkę, ubranie, cokolwiek po prostu co macie, co dotkniecie po prostu o twarz, to ubrudzicie niestety. A rzadko się zdarza w podkładach, także to jest dla mnie ogromny minus. Nie jest to super trwały podkład, więc nie bardzo. Ja go bardziej teraz używam do mieszania z innymi podkładami, jeśli chcę uzyskać bardziej rozświetlony efekt, ale jednak wolę trwalsze podkłady, które się nie ścierają. I drugi podkład, również rozświetlający, z Liren Perfect Tone. Jego test również był na kanale, także możecie sobie tutaj kliknąć. I uważam, że ten podkład jest trwalszy niż z Lancome. Mimo, że ten kosztuje około 30 zł, a ten około 150, coś takiego. Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Mam go dzisiaj również nałożonego, także możecie zobaczyć, że jest to piękny efekt naprawdę rozświetlonej skóry, promiennej. Jest również trwały. Na mojej twarzy spokojnie trzyma się cały dzień i nie transferuje tak mocno jak ten z Lancome, także ten zdecydowanie Wam polecam. Teraz przejdziemy do pudru. Jest to puder z Bourjois Healthy Balance. I to jest odcień 52 Vanilla. Chyba nie ma jaśniejszego, tak mi się wydaje, ale ręki sobie nie dam uciąć. I to jest puder, który... On wygląda tak, jest prasowany. On jest taki satynowy. To nie jest matujący puder, tylko bardziej utrwalający. Nawet nie utrwalający. Puder, który daje takie satynowe wykończenie. To nie jest właśnie taki płaski mat. Tylko jest to puder, który według mnie najlepiej sprawdzi się przy cerach suchych. Całkiem dobrze utrwala korektor pod oczami, wystarczy go niewiele i tak naprawdę jest ok, ale jeśli chodzi o moją cerę, to nakładając ten puder na całą twarz, niestety po kilku godzinach skóra się świeci. A u mnie teraz tak naprawdę skóra się świeci po
7 czy 6 godzinach, a gdy nałożę ten puder, to zaczynam się świecić po około 3-4 godzinach. Także różnica jest widoczna. Tak jak mówię, dla cer suchych myślę, że będzie naprawdę ok. Przechodząc dalej, przejdę teraz do produktów do oczu i mam tutaj bazę z Urban Decay, jest to Eyeshadow Primer Potion w odcieniu Eden. I co jest fajne w tej bazie, to to, że ona ma kolor, więc wyrównuje koloryt powieki. I słyszałam bardzo wiele bardzo pozytywnych opinii, że jest super trwała, to znaczy, że ona super utrwala cienie na powiekach. Jeśli jednak chodzi o moją tłustą powiekę, niestety nie trzyma aż tak dobrze cieni, jakbym tego chciała. Po około 7 godzinach zaczynają się po prostu rolować, wchodzić w załamania te cienie i to nie wygląda już ładnie, nie wygląda estetycznie. Jednak bardzo lubię używać, przyjemnie się rozprowadzają cienie na tej powiece, dlatego ja znalazłam sposób na tę bazę, żeby była po prostu nie do zdarcia, idealna przez cały dzień i wieczór. Tym bardziej, jeśli robię na przykład makijaże na klientkach, to chcę, żeby ten makijaż był idealny przez cały dzień i całą noc. Więc dla mnie idealnym zestawem jest ta baza z Inglota i ta. Najpierw nakładam tę bazę z Inglot, jest to Eyeshadow Keeper, jest po prostu rewelacyjna ta baza, ale ona nie ma koloru. I później na tę bazę nakładam Eyeshadow Primer. Wtedy ten zestaw jest po prostu nie do zdarcia. Uwielbiam, polecam jak najbardziej. Jednak jeśli nie macie jakichś super tłustych powiek, nie macie problemów z mocnym rolowaniem się cieni, to jak najbardziej polecam Wam tę bazę, ponieważ ona ładnie ujednolica koloryt i przy tym właśnie utrwala, podbija pigment cieni. Dalej mamy kredki i są to kredki z Marc Jacobs. Mam tutaj dwie wersje, bo w Marc Jacobs teraz jeszcze doszły, widziałam, ale były dwie wersje, taka żelowa, matowa i żelowa jakby rozświetlająca, ale taka po prostu kremowa bardziej. I co zauważyłam, mam te dwie wersje właśnie, że ta kredka powinna być właśnie taką bardziej żelową, kremową kredką, jednak ta jest bardziej matowa niż ta, a ta powinna być matowa, więc nie wiem, to akurat moje tak sztuki wypadły, czy one po prostu takie są. W każdym razie tej kredki dzisiaj używałam i w ogóle ten makijaż, który mam teraz na sobie, on będzie oczywiście i zobaczycie sobie tę kredkę. I ta kredka po prostu rozprowadza się jak masełko, to jest tak mięciutkie, to jest po prostu masło. I co jest fajne w tej kredce, to to, że przecudownie się rozciera. Także jeśli chcemy używać kredki jako bazę pod cienie, na przykład ładnie rozetrzeć sobie wzdłuż linii rzęs, zrobić taką piękną chmurkę, czy w zewnętrznym kąciku oka, polecam Wam te kredki, bo rozcierają się przecudownie, jak zastygną, tak już są nie do ruszenia. Także świetna jakość, ta kredka kosztuje coś w granicach 90 zł, nie jest super tania, ale jest naprawdę dobrej jakości i w ogóle są piękne opakowania. Po prostu takich kredek jeszcze nigdy ładnych nie widziałam. I do tego jeszcze jest temperówka z tyłu, także jeśli ta końcówka Wam się już tak, wiecie, zbyt mocno zaokrągli, to spokojnie można sobie w tej temperówce zaostrzyć i spokojnie ładne linie sobie tutaj wzdłuż linii rzęs robić. Druga kredka, czarna i ona właśnie powinna być niby kremowa, ale ona jest bardziej matowa. Przynajmniej ta czarna, ale po prostu rozciera się rewelacyjnie. Gdy ona się rozciera, zobaczcie, że zupełnie nie ma żadnych plam. Rozciera się idealnie, równomiernie i bardzo szybko zastyga. Jeśli myślałyście o tych kredkach z Marc Jacobs, to uważam, że są naprawdę świetne. Czy są warte aż tak wysokiej ceny? Nie wiem, mam i lubię, więc jak najbardziej polecam, ale są dosyć drogie. Dobra, tuż ostatnia rzecz. Coś szybko mi dzisiaj poszło. Poczekajcie, tylko sobie tej wytrę jeszcze. Ostatnia rzecz, o którą już kilka razy mnie pytałyście, ale jakoś nie miałam ciągle okazji o tym wspomnieć i też nie miałam do końca wyrobionej opinii na temat tego produktu. Chodzi dokładnie o zalotkę. Jest to zalotka Schumera. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę. I to jest ta mniejsza wersja, która podkręca pewien fragment powieki, właściwie rzęs, nie na całej długości. I co o niej myślę? Ona ogólnie, nie wiem czy to akurat mój model, o co chodzi, ale jest dosyć taka sztywno chodzi, jakby tak ciężko i to po jakimś czasie zaczyna po prostu boleć. Po drugie, jeśli chodzi o moje rzęsy, jakoś nie do końca się do niej przekonałam. Jednak jeśli chodzi o moje rzęsy, o moją powiekę, wolę klasyczną wielkość zalotki i spokojnie mi to wystarcza. Natomiast jeśli macie w zewnętrznych kącikach, tylko zewnętrzne kąciki Wam się prostują, bądź rzęsy schodzą w dół, to wtedy ta zalotka jak najbardziej się sprawdzi, ponieważ ona
Jeśli chodzi o klasyczną zalotkę, to wtedy ona podwija Wam jakby wszystkie rzęsy, tak? A na przykład w niektórych przypadkach jest tak, że tutaj jest bardzo ładnie podwinięta rzęsa, natomiast zewnętrzny kącik opada. I w takim przypadku faktycznie ta zalotka świetnie się sprawdza, ponieważ wtedy te rzęsy sobie podwiniemy i one pasują do reszty powieki. Dlatego też polecam osobom, które mają problem z zewnętrznym kącikiem oka i wizażystkom, ponieważ co jakiś czas to się przydaje. Więc ja kilka razy już się spotkałam właśnie z takimi powiekami, z takimi rzęsami, które po prostu, no właśnie tak wyglądają, że zewnętrzny kącik wystarczy tylko podkręcić. Ale jeśli nie macie problemu takiego, jak wspomniałam, to myślę, że nie ma sensu. Jest dosyć droga, bo ta zalotka kosztuje coś koło 100 zł, więc tak. Więc myślę, że niekoniecznie dla każdego będzie ona potrzebna. Więc to tyle, jeśli chodzi o moje opinie na temat kosmetyków. No, przegadam się z Wami. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!